Masz dobry akcent? Mówisz, pozbyłeś się polskiego akcentu? Wiesz co, ćwiczę na tym, tak. Ja, no, mam takie ucho do tych, tego naśladowania, więc jakoś to mi pomaga. Tak mi, wchodzę na angielski. No, ja też chodzę na angielski, a zobacz jak mówię. How are you, Peter? I am very fine, Kuba. No dobrze, ale nauczyłeś się, tak naprawdę potrafisz powiedzieć po angielsku w taki sposób, że nie słychać... Pracuję na tym, tak, tak, ale, tak. No, No pracuję nad tym, to jest tak samo jak ze sztuczkami, z kartami, że jak pokazujesz sztuczki, to nie pokazujesz ich, dopóki się nie nauczysz. A ty umiesz sztuczki z kartami? Przygotowałeś się, tak? Tak, no właśnie, bo jestem ciekaw, bo mało kto wie, ale jednym z pierwszych idoli tego to twardziela był David Copperfield. No. Ten wieśniak, który powodował, że Znaczy ten bohater, który powodował... Ten niezwykły gość, który powodował, że pociąg znikał. Tak, widziałem, to genialne. U nas też znikają pociągi, ale z innego powodu. Ja mam, Piotr, przypadkowo kartę. Tak, jestem ciekaw, co ty potrafisz? No, zrozum, pokazujemy cię tutaj jako człowieka z wszystkich wymiarów. No. Jezus moje, czekaj. No. Nowe, nówki, fajnie, bicycle. Nówki, nówki, nieznaczone. Dobra. Uwaga, tylko okay. U mnie, Piotr Stramowski, jako sztukmistrz pan Ząbek. No dobra, nie no, masz króla, nie? Mam króla. Możesz, weźmiemy go gdzieś do środka i masz króla. Poczekaj, jeszcze raz. Poczekaj, Piotr, bo się trochę zdekoncentrowałem. No, mam króla, no. Nie, no masz króla. Mam króla, no to jeszcze raz, no. Jeszcze raz, no. Dobra. No. Piątkę masz mam. Piątkę, tak? Piątkę mam, tak, mam piątkę. No i masz króla, nie? Poczekaj, Piotrek, poczekaj. Nie. Poczekaj, Piotrek. Masz piątkę, tak? Tak, tak. Masz piątkę. No. Okej, okej. No. Okej. To teraz pokaż mi tak, żebym ja uwierzył. Okej. No. Masz czwórkę? Czwórka serduszka, tak. Tak. No. No dobra, no to nie wiem, chcesz, to możesz zrobić tak, że masz czwórkę nadal, nie? No. No dobra, nie będę nic przekładać, ale możesz mieć też, nie wiem, na króla na przykład. Co ty kuźwa z tym królem, no? No dobra, no to masz piątkę drugą. Pik. Poćwicz w domu, ty, mam piątkę, zobacz. No widziałem. Przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę.